staraliśmy się o tym powiedzieć. No i stało się, mamy pierwszego końskiego bohatera, pana Romualda Dąbrowskiego. O tym, dlaczego właśnie pan Romuald i jak doszło do wyboru pana Romualda, może powie przewodniczący Jakub Panaszek i wtedy wręczymy nagrodę. Ja może przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu za przybycie i za przybycie panu trenerowi Dąbrowskiemu. Dlaczego pan trener Dąbrowski? Dlatego, że wiele lat pomagał, organizował tutaj sekcję tenisa ziemnego w Chełmie, gdzie tak naprawdę nikt się tym wcześniej nie zajmował. Ciągnął to sam, pomagał młodym zawodnikom wybijać się na arenie ogólnopolskiej, rychował międzywojewódzkich i wojewódzkich mistrzów tenisa ziemnego, a oprócz tego zawsze był świetnym pedagogiem i takie słowa napisał jedna z osób, która zgłosiła pana Dąbrowskiego. I myślę, że chełmski bohater oddaje właśnie wszystko, co pan sobą reprezentuje, czyli to bezinteresowność i pomoc innym. I chciałbym tak wręczyć pierwszą statuetkę chełmskiego bohatera w imieniu swoim, w imieniu też tej osoby, która pana zgłosiła i w imieniu nas tutaj wszystkich. I serdecznie pogratulować. Dziękuję. Tutaj proszę jeszcze dyplom o tym, że jest pan właśnie chełmskim bohaterem. Proszę bardzo.